Kolejna dzisiaj informacja i też bardzo ważna. Eksplozja i pożar w zakładach zbrojeniowych MESCO. Nie żyje mężczyzna. Jak podają media, doszło dzisiaj do eksplozji oraz pożaru na terenie zakładów zbrojeniowych MESCO w Skarżysku-Kamiennej. Nieoficjalnie śmierć poniosła jedna osoba, a kilka innych zostało poszkodowanych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do eksplozji doszło w dziale paliw i rakiet w MESCO. Śmierć miała ponieść jedna osoba, kilka osób zostało rannych. PAP przekazał, że w pożarze zginął 59-letni pracownik zakładu. Na miejscu pracują służby. MESCO jest częścią koncernu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Produkuje obecnie m.in. amunicję oraz przeciwlotnicze i przeciwpancerne zestawy rakietowe, w tym uznany Piorun. Przyznacie, drodzy kochani widzowie, że dziwna sytuacja i czyżby sabotaż? Piszcie standardowo w komentarzach, co wy o tym myślicie. Z góry was pozdrawiam, Short Joker.